Jesteśmy przy klubie Rura. Ruszaj miastem Warm Up. Cała ta właśnie impreza tak się nazywa. Jest to rozgrzewka przed Ruszaj miastem, imprezą cykliczną. Z nami główny organizator tego zamieszania, Cezary. Witamy. Witam, cześć. Witam widzów Czewy TV. Powiedz, kto tu dzisiaj jest i w ogóle jak doszło do tej imprezy, że ludzie mogą się tu bawić i malujecie klub Rurę. Na wstępie zacznę, że klub Rura udostępnił nam ścianę, dał nam możliwość pomalowania fajnego obrazka. Red Bull nas wspierał od samego początku, a co do artystów, gościmy polskich artystów na rozgrzewce. Są to reprezentanci praktycznie całej Polski. Gościmy Franka Myszę, gościmy Katosa, gościmy również przedstawicieli częstowy Panasa i Kupę, jest i Leone. Przyjechał do nas również Mazak, Ogryz. Jutro też mają jacyś artyści wpaść, także podejrzewam, że to będzie GM. Dziewczyna, która jest z Warszawy. Jeżeli o kimś zapomniałem, to przepraszam, ale to chyba wszyscy są jak na razie na tym etapie, jeżeli chodzi o rozgrzewkę. We wrześniu będziemy gościć artystów z Polski, będzie większy skład. Możliwe, że też padną do nas goście z zagranicy, jeszcze nie mamy nic potwierdzonego, więc też nie chciałbym się chwalić, ale niewykluczone, że zobaczymy jakąś ekipę spoza granic Polski. Powiedz na temat ściany, bo wiem, że ma być jakiś koncept tego całego graffiti, które powstanie na fasadzie klubu Rura. Tak, nawiązujemy do koncepcji, która zostanie zrealizowana w 2008 roku. Nie, przepraszam, w 2009 roku. No tak średnio impreza Ruszamy miastem w 2009 nam wyszła, więc postanowiłem jakoś tam zreflektować się Częstochowie i ludziom, których wcześniej wtedy zaprosiłem, żeby w tym roku powtórzyć to, co miało być, tak jak to powinno być zrobione. Jak na razie wszystko dobrze wychodzi, więc myślę, że jutro jak zobaczycie finish, będziecie mieli okazję zobaczyć finish, to wszystko będzie w porządku. I w końcu odkupimy te grzechy, które w 2009 popełniliśmy. Jeżeli chodzi o sam obrazek, no to jest typowe graficiarskie nawiązanie. Rysujemy, robimy, malujemy papier, na którym każdy z artystów rysuje, maluje swoją postać. W tym roku na rozgrzewce skupiłem się na artystach, którzy malują tylko i wyłącznie postaci. Takich też zaprosiłem. Na Ruszamy miastem, które będzie we wrześniu, o czym wcześniej mówiłem, zaprosimy artystów, którzy malują tylko i wyłącznie kompozycje liternicze, także będzie coś dla jednych, coś dla drugich. Przeważnie na imprezach takich ludzie, którzy malują charaktery, czyli te postaci, średnio zgrywają się z ludźmi od liter, więc myślę, że taki podział. Podziały ogólnie nie są dobre, ale w tym przypadku ten podział chyba wyjdzie na dobre i jedna i druga ściana będą reprezentowały bardzo wysoki poziom.